efekt samego projektu. Natomiast są to środki, to mówię z całą odpowiedzialnością, które mają służyć właśnie promocji tego projektu głównie, zapewnienie odpowiedniego wsparcia merytorycznego na konsultacje społeczne, promocja, organizacja pikników. Także powiem tak, no my z tego żadnej dodatkowej korzyści materialnej nie mamy, zresztą nie moglibyśmy mieć, bo wtedy Fundacja Batorego takiego dofinansowania by nam nie przyznała. A jeszcze odpowiem się do jednej rzeczy, które Pan wcześniej wspomniał, powiedział Pan, że to jest powielanie pewnych kompetencji. Dlatego, że do Państwa obowiązków należy też konsultowanie oczywiście z obywatelami tego, co dzieje się na terenie siebie. No i po to są właśnie te spotkania konsultacyjne. Pewnie, no więc, ale to możecie tak, jak Pan przyszedł tutaj, jak Panie przyszły, każdy może tu przyjść i konsultować. Przecież tu nikt nie zabrania. Każdy może tu, to co napisałem na swojej stronie internetowej, każdy może tu wejść o każdej porze i wyjść na Panie Rado, nie o każdej porze, nie o każdej porze. Pan tak powiedział. Ale łapie mnie Pan za słuchę. Ale nie, Pan tak mówi. Przepraszam. Niech Pan mówi precyzyjnie. Mówię, o, no jasne, że nie w nocy, tylko wtedy jak jest sesja, prawda? Mówię, że mówię, sesja czy komisja, no to mówię konkretnie. No proszę się rozbierać, Panie Przewodniczący, bo wiadomo było, o co chodzi. Chodzi mi o to, że każdy może tu przyjść z mieszkańców, jak działa Rada. I się konsultować, prawda? Czyli mówię albo na komisję, albo na sesję. To jest sprawa oczywista, bo przecież nie przyjdzie jak nie wiem kogo. Ale no okej. Okay. Do tej pory widzieliśmy, jak to wyglądało, to może spróbujmy czegoś nowego. Może rzeczywiście takie konsultacje, szersze konsultacje społeczne będą bardziej skuteczne. Pan Tomek Krzewczyk, ja przepraszam, ja już zamykam, dlatego że mamy porządek dobra, a tutaj Pan przyszedł tylko informację przekazać, żebyśmy... Bardzo proszę. Ja szanowni Państwo radni, dałbym szansę temu Panu. Dlaczego? Nasze społeczeństwo nie jest nauczone życia obywatelskiego, niestety pokazało to lata wcześniejsze, a moim zdaniem ten Pan jest przykładem, że to się kiedyś zmieni. Tutaj radna Ula mówiła o tym pierwszym kroku. Moim zdaniem to jest ten pierwszy krok wyjścia do społeczeństwa, zrobienia fajnej kampanii dla dzielnicy, żeby ludzie poznali tą dzielnicę, żeby ta frekwencja w końcu nie była dla nas wstydliwa, żeby nas wybierało 20, 30, 50 osób, a nie 5% osób. Moim zdaniem takie kampanie powinny być organizowane i ja bym tego Pana wsparł, oczywiście nie jakąś wielką kwotą finansową, ale ja uważam, że to jest przedstawiciel ludzi, którzy za 10-20 lat zmienią zupełnie inne oblicze tutaj Rady. Będzie inne, na spotkania będą przychodzić młodzi ludzie, będą się angażować. Ja myślę, że po prostu społeczeństwo się musi tego nauczyć. To jest dla mnie pierwszy krok. Ja przepraszam. Minuta. Tylko adwokatem i tu Pan radny. Bardzo proszę. Ja się tutaj zgadzam z radnym Szewczykiem. Kiedy byłem, powiedzmy, na takich konsultacjach na ulicy Pokrzywki niedawno, spotkałem się wtedy z radnym tutejszym i mieszkańcami ulicy Pokrzywki. No i co się okazuje? Większość faktycznie mieszkańców naszej dzielnicy nie wie, jakie są kompetencje i żądali rzeczy niemożliwych, przeróżnych. Ja myślę, że ten program, czy dojdzie do skutku, czy nie, myślę, że dotrze do kilku ludzi, kilku zaktywizuje, ale takie są początki. Tym razem kilka, potem kilkanaście, kilkadziesiąt i tak dalej. Jeśli się nie zacznie, tylko będziemy czekać, że kiedyś w Polsce będzie społeczeństwo obywatelskie, to się nie doczekamy. Dlatego na przykład kiedyś ustawialiśmy dzwony gdzieś tam i nikt tam nie wrzucał dzwony na śmieci. Dawniej nikt nie wrzucał, teraz już część ludzi segreguje. Za 10 lat będą pewnie wszyscy. Tak się zaczyna. Okay. Ale minuta, żeby nie było dłużej. Chodzi o ten budżet, nie? To Pan Przewodniczący powiedział o owocach i Poznaci, nie? No więc jaki jest owoc? No, owoc jest taki, że miasto ma zadłużenie 2 miliardy przeszło na 3,5 miliarda budżetu. Taki jest owoc naszego budżetu i będą smoki i boisko do rugby i jeszcze będzie tam Muzeum PRL-u. I ktoś, ja wystąpiłem i się sprzeciwiłem temu oczywiście i powiedziałem, żeby też Pan Prezydent podał się do dymisji. No i co? I demokratycznie wybrani ludzie uważają, że nie mam racji i robią dalej to, co robią i mamy owoce. Zadłużenie prawie 2,5 miliarda, boiska do rugby, smoki i Muzeum PRL-u. Na to są pieniądze. Proszę bardzo. Ja mam tylko jeszcze taką pytanie, właściwie prośbę, no bo tak jak powiedziałem, chcielibyśmy też poznać taką decyzję, czy tutaj jest większość w Radzie dotycząca tego. To przegłosujmy do nas. To znaczy, bo żeby głosować, to trzeba wiedzieć za czym. Bo jeżeli Pan chce głosować, a nie wiemy za czym, to myślę, że nie chciałbym tutaj robić jakichś rzeczy. Żeby wyjaśnić sprawę, jeżeli nasze stanowisko byłoby pozytywne jako Rady, to wiąże się to z partycypowaniem w kosztach, czyli wydzielenia części budżetu naszego
którym mogliby mieszkańcy, ja tak przełożę, mogliby mieszkańcy z zewnątrz jakby podawać propozycji, jak te pieniądze wydać. W zależności od tego, jakie pieniądze byśmy zarezerwowali do tego, czy to będzie 10, 20, 50 tysięcy w roku 2014, to tego rodzaju pieniędzy by się trzymali mieszkańcy, którzy by chcieli wnioskować wtedy albo o więcej koszy na jakieś tam miejscu i tak dalej, bo to tak to trzeba rozumieć. Tylko do tego tematu, do tych pieniędzy trzeba zrobić to, w czym pomogą rozumieć państwo. I to tak, nie wiem, czy dobrze przedstawiłem to w takim skrócie, wiązałoby się właśnie z podjęciem decyzji finansowej również, nie tylko chęci propagowania samorządu, ale również musimy być konsekwentni. Jeżeli ktoś chce w jakiś sposób promować tą samorządność, to trzeba mieć jeszcze narzędzia. A pieniądze są narzędziem, tak jak wy byście nie robili to bez Fundacji Batorego, tak samo niektórych rzeczy tutaj w dzielnicy nie zrobimy bez tych środków, które musimy w jakiś tam sposób wydzielić albo przeznaczyć na to zadanie. I teraz jest pełna wiedza na ten temat. Ja rozumiem, że jeżeli państwo chcą nas swoją opinię przeznaczyć. Już kończę. To jest tak, jak mówił, że trzeba będzie oczywiście zagospodarować jakąś część pieniędzy, prawda? Ale to nie świadczy o tym, że państwa budżet się uszczupnie. No to będzie ciężko państwa budżet. Tylko to są pieniądze publiczne, więc czemu też nie da się ludziom możliwości akurat takiego bezpośredniego decydowania, na co mają być przeznaczone. A tak jak mówiłem, doświadczenie akurat z innych nas wskazuje, że te budżety partycypacyjne bardzo dobrze odzwierciedlały właśnie potrzeby mieszkańców. I tak jak mówili radni wcześniej czy później, pani te projekty tak by zrealizowali. A przy okazji dowiedzieli się o wielu innych problemach, bardzo istotnych. Bardzo fajny feedback, dzięki właśnie takim osobom, co wspomnisz. Ja dziękuję bardzo. Ja myślę sobie tak, że taką sondę możemy zrobić, bo to sonda jest. De facto my nie podejmujemy dzisiaj decyzji, ale podejmujemy sondę. Ja mogę to dać jako takie przegłosowanie państwa preferencja, bym tak powiedział, bo jeżeli będą państwa, większość będzie za, to ja rozumiem, że zarząd wtedy będzie wykonywał pewne zadania, przygotowując uchwałę, ale to dopiero będzie tak naprawdę rok 2014, żebyśmy wiedzieli, rok wyborczy i wtedy będziemy musieli przeznaczyć tę kwotę na takie rzeczy. Ja mam prośbę, jest to taka zwana sonda, zrobimy taką sondę i będzie głosowanie, ale halo, mam prośbę, żebyśmy to sprawnie zrobili. Będzie można za, przeciw, a nawet się wstrzymać. Ok? To kto z pani panów radnych? Kwotę może ustalmy. Ustalmy jakąś kwotę. Ale słuchajcie, ja bym miał prośbę. Najpierw chciałbym przesądować intencje, bo jeżeli intencja nie przejdzie, to po co będziemy kwotę przesądzać? Ale intencja na 200 tysięcy, a na 20 to jest już równo. Ale ja bym chciał zobaczyć, czy w ogóle jakiekolwiek chcemy pieniądze przeznaczać. Ok? Będziemy tam, bo w tym momencie, jeżeli okaże się, że bez względu na kwotę, jaka by była, to chodzi, prawda? O wolę, a nie o kwotę. Tak, bo ja rozumiem, że jeżeli będzie wola, to jakąś tam kwotę sobie znajdziemy, która by była kompromisem. Okay? Także kto, każdy, nie było to konsultowane, każdy będzie głosował według swojego uznania. Bardzo proszę, kto jest za jakby wejście w ten projekt, proszę o podniesienie ręki. Pani Małgosia, proszę liczyć. Kto jest przeciw? Nie ma. A kto się wstrzymał? Czyli jest wola, czyli w tym momencie rozumiem, że jakąś tam kwotę będziemy musieli przeznaczyć na to zadanie, które de facto będzie w 2014 roku w jakiś tam sposób, przy pomocy oczywiście tutaj stowarzyszenia, przeznaczone. To tyle. Do poniedziałku. Ale chwileczkę, panie przewodniczący. Przepraszam, to jest wola. Jeszcze chciałbym, wiem, ale no więc właśnie, ale chciałbym jeszcze, bo mówił pan, że to nie jest głosowanie, to jest na razie sąd jakby... To jest pewnego rodzaju sonda. No to proszę nie przesądzać jeszcze, jak będzie głosowanie wyglądało, bo na razie była to sonda. Aha. I teraz dopiero jak przygotujemy jakąś uchwałę, czy przegłosujemy tak czy siak, no bo to na razie ma sądę, ja tak to zrozumiałem, czy nie? Otóż to, i dopiero teraz jak będzie przygotowane, jeszcze raz to dopiero przegłosujemy, czy wchodzimy w to, czy nie. No tak pan powiedział, bo to by może słowa. Słuchajcie, ja mam jedną rzecz, proszę państwa. Nie, to nie jest, to była tylko sonda. To była sonda, tak, to była sonda. To jest wola. To była sonda, panie Małgosiu. To projekt. Bo my musimy, żeby pani Małgosiu, przepraszam. My musimy... Przepraszam. Pani Małgosia ma rację. Przepraszam, pani Małgosiu, my musimy przygotować pewien dokument, który będzie wiążący. I dopiero wtedy... Dokumentem wiążącym
wyznaczącym dla Rady jest rozdysponowanie środków priorytetowych na rok 2014. Tak, podejmuje dopiero pod koniec czerwca. To jest wola przystąpienia Rady do projektu partycypacyjnego prowadzonego przez pracownię obywatelską. My jeszcze nie wiemy, czy nas biorą. Na razie musimy wypełnić tą ankietę. Oczywiście, w dalszym ciągu była to ankietę, sąd. Tak, tak, dokładnie, wypełnił tą ankietę, a potem stała się nas wybierze. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna rzecz. Tam w tej ankiecie jest kwota. Prawda? Jest. A jaką kwotę możemy ustalić, jeżeli nie mamy dokumentu? Czyli de facto stawia nas to na takim wskazanej, że tak powiem, na niepowodzenie pozycji, dlatego że my dzisiaj mamy sesję, chyba że specjalną sesję za tydzień w Wielki Czwartek zrobimy i wtedy będzie konflikt interesów. Czyli my nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia podjąć decyzję finansową. To była sonda tylko i tak to traktujmy. Ale to nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy jeżeli termin się nie przesunie do poniedziałku, tylko przyszły miesiąc, to wtedy możemy próbować przygotować jakąś uchwałę z kwotą i zarząd może tego takie coś zrobić. No bo pani, przepraszam, żeby puścić. To jest tylko ankieta, którą w imieniu Rady podpisuje przewodniczący. To ale Rada nie podjęła decyzji w tej kwestii. Ja dzisiaj chciałem tylko przetestować. Pani Małgosiu, ja naprawdę pani Radę szanuję, ale pani jest sekretarką, tylko tu jeszcze. Ale przepraszam, pani Radę, proszę mnie nie pouczać. Proszę nie wprowadzać w sytuacji, bo powiedział pan, że sąd, a teraz pan zmienia. Przepraszam, kto zmienia? Pani Małgosia. Przepraszam, ja przepraszam pani. Ja to chciałem przydać pytania w ogóle w tej ankiecie. Jaka jest wielkość środków, które Rada Dzielnicy chciałaby przeznaczyć dla realizacji budżetu partycypacyjnego? A nie przeznaczyć. Chciałaby. Możemy tej kwoty wtedy jakąkolwiek. Nasza intencja, jakąkolwiek kwotę wpiszemy. Czy wpiszemy 50 tysięcy, czy 200 tysięcy? Potem nas zweryfikują, czy będziemy w ogóle brali pod uwagę do tego projektu. Dopiero potem będziemy na 2014 rok, będziemy podjąć uchwałę, jakie środki mamy zadeklarować. Więc na razie. A jeżeli Rada Dzielnicy na przykład. Możemy być w ogóle przemyśleniu odejdzie od tego tematu, no to tak jak powiedziałem, no, takie rzeczy się zdarzają ze względów obiektywnych. Właśnie trzeba to jeszcze przemyśleć. To panie przewodniczący, ja muszę powiedzieć tak, mogę? Bardzo proszę. Skoro była sonda, tak jak mówicie, i była, i wypadła pozytywnie, to trzeba wypełnić wniosek. To trzeba wypełnić ten wniosek, a nie ma rzucić teraz. Umawialiśmy się na poniedziałek, oddać go. Możemy nawet przegłosować wstępną sądę, to nie wiążące. A później. Przepraszam, ja jeszcze raz powiem. Jeżeli sytuacja jest taka, że to jest tylko wniosek, oczywiście my możemy, i proszę mnie poprawić tutaj, jakby pan był tak uprzejmy poprawić. W momencie kiedy, bo decyzja jest tak, mówię, dla mnie niezręczna, bo nie jesteśmy przygotowani do tutaj przygotowania tego. I dlatego, wypełniając wniosek, spełniając wolę większości, prawda, Rady, możemy ten wniosek wypełnić, ja go podpiszę, ale to jest tylko pewnego rodzaju wola, deklaracja przystąpienia. Z drugiej strony konkretem byłaby uchwała Rady Dzielnicy, która przeznaczałaby te środki. Jeżeli ta uchwała wtedy w większości nie dostanie, że tak powiem, poparcia, no to temat jest taki, że chcieliśmy, a się nie dało. Przepraszam. Tak, czy ja to tak dobrze zrozumiałem? Następna kwietnia, 25 kwietnia. Panie przewodniczący, ja jednak chciałbym zabrać głos. Ale bardzo krótko, proszę. Panie przewodniczący, więc ja w takim razie nie wiedziałem, za czym głosuję. Bo nie wiedziałem, że pan cokolwiek będzie w tej sytuacji podpisywał. A za to, bo powiedział pan, że tylko podpisywał. Ale to nie jest obowiązanie. Ale nawet coś takiego, uważam, że trzeba to głosowanie powtórzyć, żeby było jasne, że jak przegłosujemy, dlatego że powiedział pan, że to jest tylko sonda, to jest na zasadzie taki sondażowo. Więc to nie jest obowiązujące. Sondażowo, bez podpisywania, proszę pana, ale pan podpisuje dokument w imieniu całej Rady, więc żeby była jasność, uważam, że trzeba przegłosować jeszcze raz, żeby była jasność, że jak przegłosujemy i będzie, już w tym momencie przegłosujemy to tak, jak żeby, że przegłosujemy to, że pan cokolwiek podpisze. Tak uważam, że trzeba w ten sposób przegłosować to. Tak uważam, że trzeba przegłosować to, żeby było, że my dajemy panu zgodę na to jako Rada, że pan podpisze. Znaczy my, to my damy ale te 8 osób wyraziło zgodę. Ale szczerze mówiąc, jesteśmy świadomi, że to pociągnie jakiekolwiek... Ale nie są. Ale pociąga, że pan coś podpisuje w imieniu... I pan rozumie się... Boi tego, co ja robię. Nie boję
się, proszę. Dobrze, szanowni państwo, żeby nadać powagę tej naszej sytuacji, żeby nie dać się, ja mam prośbę. Zróbmy tą reasumpcję. Ja rozumiem, że teraz, żeby wyrazić tą wolę, nawet w kwestii takiej, jest to dla was bardzo kogo? Bardzo bym prosił. Dlatego, że ja naprawdę mam wrażenie, że my, tak wygląda demokracja, bez pieniędzy jeszcze, a co dopiero jak bez pieniędzy. My już lat nie wrócili. Szanowni państwo, teraz będę bardziej precyzyjny. Powiem tak, żebyśmy nie wracali do tematu już więcej, przynajmniej dzisiaj. Chciałbym, żeby było jasne dla wszystkich, że każdy podnosił rękę świadomie, że dzisiejsza decyzja to jest tylko pewnego rodzaju wola przystąpienia do projektu, której to woli musimy dać wyraz naszą uchwałą finansową na rok 2014. Jeżeli nie znajdzie ta, że tak powiem, wola przegłosowania uchwały, mówię na 2014, to wtedy tematu nie ma, ale dzisiaj mówimy o tym, co chcielibyśmy się zaangażować, bez względu na to, jakie będą środki na to przeznaczone. I czy w ogóle będą. I teraz teraz nie wiem, czy to jasne. Teraz jest jasne. Proszę. Głosujemy. Kto jest za tym, co powiedziałem? Niech podniesie rękę. Proszę. Dziewięć. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Taki cały zarząd. 9, 5, 5. Ale jest jasne. Teraz tak, dlatego że. Dziękuję bardzo. Ale jest uczciwie. Teraz dziękuję. Dziękuję panu bardzo. A my przechodzimy do kolejnego punktu.